Dominik Astelmach i Bartek Olszewski. To są nasi polscy mistrzowie na Wings for Life. Potrzebowaliśmy chwili, choć ten wyścig był, bieg był już jakiś czas temu, żeby dotarli do kraju, bo rywalizowali w różnych miejscach świata, prawda, Dominiko? No tak, ja w Ameryce Południowej, w Chile, także kawałek był, żeby tutaj dotrzeć. A ty w kawałku pięknych Włoch. Tak, ja w kawałku pięknych Włoch, w Mediolanie. Także miałem trochę bliżej, ale dochodziłem też do siebie już ten tydzień. Właśnie, bo to Dominika zaczęła mówić o tym, że dzisiaj dopiero będziesz mogła pierwszy raz powiedzieć, po ilu dniach przerwy? Może 8 dni przerwy dla mnie to naprawdę coś strasznego, bo zazwyczaj ludzie mają problem z tym, żeby się zmotywować do biegania. Dla mnie ta motywacja, żeby nie biegać, jest jeszcze cięższa, no ale ja wiem, że to dla zdrowia, dla przyszłych wyników. Mistrzyni w biegu, motywacja, żeby nie biegać. Też miałeś nakaz od trenera, żeby dać sobie spokój? Znaczy ja akurat sam się trenuję, więc mój nakaz wewnętrzny był taki, żeby jednak tydzień nie biegać. Ja sobie lubię tak tydzień odpocząć i biegałem raz, żeby tak sprawdzić tylko jak się nogi sprawują, ale już od wczoraj wracam do treningów, także koniec laby i trzeba zacząć z powrotem trenować. Pamiętacie na wyrywki swoje wyniki? 88 km, 200 kilkanaście metrów. Chyba 40, chyba 240. Dominika? 68, 210. I ty masz tak zakodowane, że po prostu z roku na rok będziesz musiała być szybsza i uciekać temu samochodowi. To jest dość zabawne, ponieważ w pierwszym roku przebiegłam 42 km, w następnym roku dołożyłam 13, czyli było 55, w tym dołożyłam kolejne 13, czyli jest 68, ale tak, właśnie teraz no. To, co mam zrobić w przyszłym roku, dość ciężkie jest. A już wiesz gdzie? Swoją drogą, czy nie? Wiesz co? Szczerze mówiąc, chciałabym podbić kolejny kontynent, bo ja wygrałam w Polsce, w Europie, w Australii i teraz w Ameryce Południowej. No niestety wiąże się to z lokalizacją bardzo gorącą, ponieważ wszystkie miejsca, czy to w Afryce, w Azji, czy w Ameryce Północnej, są w tym okresie grubo powyżej 25 stopni. Także jeszcze się waham, no ale z drugiej strony to kusi być mistrzynią na każdym kontynencie, prawda? No, koronę ziemi zdobywa, tylko inaczej, nie? A u ciebie jak to jest? Wiesz już co dalej? Nie wiem. Jeszcze się nad tym nie zastanawiam. Znaczy ja cały czas mówię jedno i czekam, aż Nowa Zelandia dołączy do Wings for Life i wtedy nie będę miał żadnych wątpliwości i jadę po prostu do Nowej Zelandii. Wtedy pół świata tak, wtedy pół świata się pewnie tam spotka. Ty też masz jak Dominika, że wiesz, co roku granica jest wyżej, czy po prostu będzie lub nie? Znaczy na pewno tak. Jak zakładam, że jednak chcę dobyć tam, gdzie rok wcześniej, już od początku startuję z takim założeniem. No wiadomo, chcemy z roku na rok się poprawiać. Natomiast tak jak też Dominika mówiła, to bardzo dużo zależy od warunków. W Mediolanie było tak, że jeszcze dwa dni wcześniej było 20 kilka stopni i ja zakładałem, że do 70 nie dobiegniemy. Na szczęście w dzień biegu ta pogoda się poprawiła. Było około 18-19, zachmurzone niebo na starcie, także no, na szczęście udało się. A zobaczymy jak będzie za rok, nie wiem jeszcze. Bo ty miałeś na swojej trasie gościa, z którym przyszło ci już tak, prawda, gdzieś tam rywalizować. Mówię o nim gościa, wiesz, bez wymieniania nazwisk, po co się denerwować, prawda? Tak, ale tak. W takim biegu, kiedy masz gdzieś tego kogoś, kogo widzisz, to paradoksalnie jest taki, powiedzmy, że to jest twój sparring partner, w ten sposób go traktujmy. To jest łatwiejsze czy trudniejsze dla biegacza? Jedno i drugie. Znaczy no, psychicznie jest trochę trudniejsze, fizycznie no jednak on nas zmusza też do wysiłku. To Giorgio Calcantara był chyba pięciokrotny medalista mistrzostw świata na 100 km, trzykrotny złoty. Zeszłokrotny, tak, rekordzista trasy. No ja tam pojechałem, żeby z nim rywalizować, żeby właśnie zobaczyć, sprawdzić się z najlepszymi. No i to były niesamowite emocje i rzeczywiście myślę, że ta nasza wewnętrzna rywalizacja i też ten wyścig sprawił, że dobiegliśmy tam, gdzie dobiegliśmy. Sam bym pewnie tak daleko nie dobiegł, jednak jak już bym wiedział, że to jest tak, jak rozmawialiśmy też z Dominiką, jak już wiesz, że wygrasz, to jednak ta głowa trochę odpuszcza. Fizycznie możesz, ale no, widzisz już to zwycięstwo i już tak bardzo ci się nie chce. No, my do końca się ścigaliśmy, do samego końca, więc myślę, że te kilka kilometrów więcej udało się zrobić. A ten moment, w którym, tak jak mówisz na początku, to było 42, później dorzuciłam 13, później będę dorzucała co roku kolejne 13, to jak na początku masz granicę 42, a później mijasz 42 i wiesz, że możesz jeszcze dalej, to jak to czuć w głowie? Znaczy wiesz co, w głowie to jest coś takiego, że o, plan minimum wykonany. Teraz przyspieszasz? Wiesz co, chyba tak. Mam wrażenie, w Australii w tamtym roku to nie był dla mnie najlepszy bieg, bo ja niestety w samolocie złapałam anginę, musiałam brać antybiotyk, który przestałam brać dwa dni przed biegiem, więc ten początek był dla mnie straszny biegu, bo ja nie biegałam przed, a to jest jednak dość ważne, żeby cały czas pobudzać organizm. I tak dopiero po 40 km poczułam, że się rozkręcam, że naprawdę zaczyna mi się dobrze biec. Tutaj w wyścigu w Chile ja też miałam to szczęście, że pierwsze 30 km biegłam z Portugalką, zresztą bardzo dobrą maratonką. Ale no,
postanowiłam zaatakować. Nudy, nie? To co, że z tą samą babą? Biegnę po swoje. I od 30 kilometra pobiegłam sama i już miałam ten komfort, że to ja wyznaczam tempo i to ja decyduję ile, jak szybko. Fajnie. Wsiądźmy proszę do naszego mobilnego studia, bo mamy jeszcze kilka pytań, więc zapraszam was z tej lub z tamtej strony. Do Dominika chcesz? Bardzo proszę, może i z tej strony. O, cześć panie Dominiku. Witam. Gości ci przyprowadziłem, Domino. Super. Mikrofon ci oddam, bo już prawie wszystko powiedzieli, ale jak jechaliśmy na spotkanie... No, cześć. Oni tam też patrzyli na nas. Natomiast jak jechaliśmy na spotkanie z naszymi gośćmi, to rozmawialiśmy sobie trochę o tym, zresztą co i teraz tu i się dzieje, że siedzimy sobie w mobilnym studiu, 100 tysięcy kamer, program się toczy, że dzisiaj pokazywanie sportu ma też ogromne znaczenie dla... Bo zwykle są takie dyscypliny czasami, jak mamy tutaj takich znanych sportowców, którzy wracają, nie wiem, z Igrzysk Olimpijskich, oni mówią, no igrzyska, wiadomo, ludzie oglądają, ale na co dzień nie ma w naszej dyscyplinie pieniędzy, bo nie wiem, telewizja tego nie pokazuje, internetu tam nie ma, wszystko się łączy. To jest właśnie tak, jak wcześniej wspominałam. Przepraszam, Bartek, zapiąłeś pas? Już zapinałem. No, bo jak nas zaraz błaszczak złapie, to będzie. Wszyscy widzą. Pobiegniesz. To był bardzo medialny wyścig i wydaje mi się, że w tym jest ratunek dla lekkiej atletyki. I nie mówię tutaj o tym, że oczywiście bieg Wings for Life należy jakoś tam strasznie windować jako coś, w czym wszyscy powinni startować. Nie, ale chodzi mi o samą realizację i o to, że bieganie maratonów i oglądanie tego dla wszystkich moich znajomych było zawsze nudne. Jak można oglądać maraton? No tak. A tutaj się okazało, że ludzie wytrwali przed telewizorem ultramaraton, jeszcze mówiąc, że w ogóle ciężko im było się oderwać. To znaczy, że można. To znaczy, że jest szansa dla lekkiej atletyki, dla biegania, pokazania tego w sposób atrakcyjny dla widza. A umówmy się, no w tej chwili bez tego widza, bez tej medialności, to jest to, co powiedziałeś. Nie ma pieniędzy, nie ma zainteresowania. Bardzo dobrze pokazało to narciarstwo i tutaj mówię zarówno o skokach, jak i o biegach, że przecież to też nie jest nic strasznie porywającego, a jednak cała ta formuła Pucharu Świata, bycia z zawodnikami przez pół roku blisko nich, pokazywania ich w ciekawy sposób, sprawiało, że ludzie w każdą niedzielę czy sobotę zasiadali przed telewizorem i przez całą zimę dopingowali swoich zawodników. Także tutaj naprawdę szapoba dla Red Bulla za to, co zrobił, bo wiem i dużo ludzi nam to pisało, mówiło, po prostu to się oglądało. Ja myślę, że też bardzo ważne jest i jakby trzeba to zrozumieć, że właśnie czy ja, czy Dominika budujemy też ten swój taki wizerunek w social media i ludzie jak nas oglądają, to nas znają, wiedzą, jakby identyfikują się z nami i jakby sportowcy też muszą to zrozumieć. Myślisz, że jest też personalizacja w bieganiu? Tak, jeżeli no, nikt ich nie zna tak naprawdę, to taki suchy wynik po prostu nic im nie mówi. Przeciętnemu kibicowi nic nie mówi, bo on się aż tak bardzo nie interesuje lekkoatletyką jak ja na przykład. I okej, ja obejrzę i będę wiedział, czy ten wynik jest wartościowy, czy nie, natomiast no przeciętną osobę musi to interesować, on musi się jakoś z nami identyfikować, musi wiedzieć jak trenuje, jak trenujemy, jak żyjemy, jakby widzieć, że jest tak naprawdę niczym się nie różnimy od przeciętnej osoby. Wiesz, ja jeszcze wspomnę tylko o maratonie. Jeżeli mamy zawodników bardzo dobrych, ale którzy startują dwa razy w roku, ten maraton i nie ma ich później, no to nie masz tej ścieżki śledzenia ich na co dzień, tego patrzenia, że oni mogą wystartować wśród nas, znaleźć się, że tak naprawdę też mają te swoje gorsze, lepsze dni. Tutaj znowu powracając do Pucharów Świata, tak jak w narciarstwie, tam też ci zawodnicy nie zawsze wygrywają. Coś się dzieje, cały czas są te emocje, a jak przegrał, symulujemy, co będzie dalej, czy się uda, czy się nie uda. Stąd no ja oczywiście... Ale macie poczucie, że jesteście publicznymi osobami trochę? Z uwagi na to, że globalnie to pokazywano na świecie, więc wasze twarze też poszły na cały świat? No wiesz, no nie przesadzajmy może. Wśród biegaczy na pewno, tak ogólnie może nie jeszcze, ale wśród biegaczy myślę, że tak, że już jednak jesteśmy mocno rozpoznawani, szczególnie w Polsce. A pamiętacie swoje początki biegacze, czy nie? Dzisiaj ty mówisz, 42, później 13, ale kiedyś to się musiało zacząć i tak myślę sobie o widzach, którzy... Dzisiaj to jest moda na bieganie, prawda? Ale wy jesteście już daleko od tej mody, bo wy biegacie już jakieś ekstremalne rzeczy. Stąd pytanie o początek. Wiesz co, no ja tutaj niestety znowu będę musiała trochę przybliżyć swój wiek, który ostatnio mnie prześladuje. Tak, bo wiesz co, ja skończyłam 35 lat i przeszłam do kategorii tak zwanej weteranów. Jesteś weteranem? Jestem weteranem, więc wiesz, no trochę mnie to dołuje. W policji ludzie 35 lat idą na emeryturę, to są weterani, ale w bieganiu? No właśnie, najlepsze lata przede mną, a kto już przed weteranem? Przed tobą wciąż, okej. No, oczywiście. Natomiast
jeżeli chodzi o... 35 lat masz, a zaczynałaś biegać kiedy? A zaczynałam biegać 13 lat temu. Na studiach. Ja jestem z Łodzi, studiowałam w Łodzi. I pojawiło się ogłoszenie, że będzie maraton w Łodzi. I mówię, kurczę, zawsze chciałam przebiec maraton. Nie, to jest lepsza historia. Ale tam było jeszcze półmaraton do wyboru. Mówię, dobra, 2 tygodnie. No jakoś tam się przygotuję, jestem aktywna. A wtedy na studiach prowadziłam jakieś zajęcia z fitnessu. Mówię, dobra, no przebiegnę ten półmaraton. Mhm. Przebiegłam, byłam wtedy 4. kobietą. Nie powiem z jakim czasem, bo naprawdę mocno amatorskim, a się strasznie ucieszyłam. I ja studiowałam 3 kierunki, więc miałam strasznie mało czasu wolnego. Miałam jeden weekend, kiedy nie miałam żadnej sesji. I wtedy biegów było niewiele w Polsce. Patrzę, 100 kilometrów. Zobacz, jak ludzie sobie biegną chodni na doświadczenie. I wiesz co, i drugim moim biegiem, drugim biegiem było 100 kilometrów. No dlatego, że nic innego nie było w kalendarzu. Czyli najpierw 20 parę, później 100, tak? Tak, 4 tygodnie później było 100. Nie polecam tego nikomu. A co twój lekarz na to? Wiesz co, żaden psychiatra nie chce się tutaj podjąć współpracy, bo to już przypadek beznadziejny. I wystarczyło ci 12 miesięcy do zrobienia stówki? 12 miesięcy i żeby się przygotować 6 tygodni. 6 tygodni? Od półmaratonu 6 tygodni, żeby 4 tygodnie od półmaratonu, 6 tygodni od kiedy zaczęłam, tak. Nie, no nie jest to normalne. Nie jest. Jak gdyby, wiesz... Ale zobacz, w ogóle nikt nie zareagował dziwnie. Wiesz, jestem wśród innych ludzi, to ciężko, żeby reagowali. Ciągnie swój do swojego, wiesz. Mówię, że te początki nawet podobne były, bo ja pamiętam, że mój pierwszy maraton też był na zasadzie, że stwierdziłem, że chcę przebiec, że będzie fajnie i to też było chyba 40-45 dni przygotowań. Aha. Po czym zrobiłem sobie taką przerwę od biegania i tak naprawdę od 8 lat trenuję bieganie. Mhm. Ale tak jak patrzę po znajomych, to chyba w naszych czasach tak większość zaczynała tych takich biegaczy, którzy coś tam więcej biegają teraz, że dosłownie my wychodziliśmy czasem, ja pamiętam swoje początki, jak biegałem w jeansach, w jakichś butach do koszykówki, bo innych nie miałem i w zegarku wskazówkowym. Ja biegałam w tenisowych. No, no dokładnie i naprawdę się da, to jest głównie kwestia chęci, takiej determinacji. Ale na szczęście teraz mamy takie czasy, że można zacząć mądrze z głową i nie trzeba ryzykować zdrowia. Ja jestem tym amatorem, któremu zwykle wychodziło 5, ale w którymś momencie, ponieważ zapisał się na po raz pierwszy dyszkę, taką zobowiązującą, bo będą inni też biegli, no to każde 5 zamieniłem już teraz na standardowe 10. No ale to jestem daleko, daleko wy. I tylko jak mówicie o trenowanie biegania, dla mnie to jest przyjemność. Wychodzę i biegnę po prostu. Nie myślę o tym, że ja coś trenuję. To jak do tego inaczej podejść, żeby to było mądrzejsze, nie wiem, profesjonalne bardziej? To jest tak, że ja też przez długi czas wychodziłam na bieganie. I z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ciężko to nazwać treningiem. Po prostu szłam biegać. Tak. Natomiast trening jest to jednak jakiś zaplanowany, to są zaplanowane czynności, które wykonujesz, które różnią się od siebie i nie motywujesz się tylko tym, że o, dzisiaj jest piękny dzień, to ja dzisiaj przebiegnę 20, chociaż normalnie 10, ale starasz się jednak wykonać to, co ma poprawić twoje wyniki. Czy jesz inaczej, biegniesz dłużej? Wiesz co, nie. Szybciej. Ja od prawie 2 lat współpracuję z trenerem Hubertem Duklanowskim, pozdrawiam serdecznie. I to są jednostki, które tak naprawdę mają sprawić, że będziesz szybszy, wydolniejszy, że ta forma przyjdzie w odpowiednim czasie. No bo to też jest bardzo ważne. To nie jest sztuką, żeby w styczniu biegać bardzo szybko, kiedy masz zawody w kwietniu czy w maju. Także musisz dywersyfikować bardzo mocno ten trening. Od krótkich, szybkich odcinków, przez jakieś trochę dłuższe interwały, czyli bieganie na przykład kilometrówek szybciej niż normalnie na jakimś odpoczynku w truchcie. To są podbiegi, to jest także siła, którą musisz ćwiczyć. Czyli nie samo bieganie. Chociaż ja od razu powiem tym wszystkim, którzy się trochę przerazili, jeżeli lubicie biegać, po prostu biegajcie, to też jest super trener dla zdrowia. Trener do was dobiegnie kiedyś, prędzej czy później. Wiesz co, nie każdy będzie chciał mieć trenera, nie każdy biega dla życiówek. Widzisz, no Bartek nie chce, no. Dlatego ma Bartka. Tak, dokładnie. Ja też nie chciałam długo, ale teraz widzę, jakie są zalety tego. Natomiast odpowiedź na pytanie, po co biegam, jest najważniejsza w tym wszystkim. Jeżeli biegam tylko po to, żeby się dobrze czuć, nie potrzebuję trenera. Jeżeli chcę się poprawiać, jeżeli mam jakieś cele sportowe, niezależnie na jakim poziomie, no wtedy warto się jednak zainteresować trenerem.
znaczy też trzeba powiedzieć, że no jednak jak już trenujemy pod jakieś konkretne wyniki, tak jak ja, czy to wynika, no to często jednak to wiąże się z jakimiś też wyrzeczeniami i rzeczywiście jak ja na początku biegałem sobie tak bardziej dla siebie, dla przyjemności, to no często rezygnowałem, co nigdy tak mi się nie chciało, to odpuszczałem. No teraz raczej jest tego coraz mniej i wiem, że nawet jeżeli mi się nie chce, nawet jeżeli jestem zmęczony, no to ten trening muszę zrobić, albo staram się to tak wykombinować, żeby no może nie był to jakiś bardzo ciężki trening danego dnia, ale jednak cały czas myślę o tym, że mam gdzieś te zawody i cały czas się muszę do nich przygotować. Ale łatwiej ci się mobilizować, skoro sam dla siebie jesteś trenerem? Jest to może masz inaczej, że ja w tej chwili jestem bardzo mało elastyczny, jeżeli chodzi o trening, tak względem, że ja pracuję na pełen etat, więc mi bardzo było ciężko nawet współpracować z trenerem, ponieważ ja dosłownie wożę buty do biegania ze sobą. Często jest tak, że robię trening w momencie, kiedy zupełnie mi się tego nie spodziewało, że będę miał czas na niego i to by się wiązało naprawdę z telefonowaniem ciągłym. Jasne, ale masz spotkanie biznesowe i mówisz, o mam jeszcze pół godziny, no, przebiegnę sobie 42. Wcześniej puszczą godzinę z takiego spotkania, dosyć dokładnie. A w godzinę to jesteś ile w stanie przebiec? No. Najwięcej. Nie wiem ile najwięcej, ale no, z 15, no ale pół maratonik tak spokojnie wychodzę sobie i tak i biegnę. I więcej. Natomiast ja też trzeba powiedzieć, że ja jakby bardzo się interesuję trenowaniem i mi to sprawia wielką przyjemność, trenowanie samego siebie, że właśnie wiele osób się pyta o tego trenera, czy mi to nie pomogło. Ja świadomie też trenuję sam, bo ja po prostu to bardzo lubię. Rzeczywiście mi to sprawia olbrzymią przyjemność. A widzisz, ja doszłam do takiej ściany w trenowaniu z sobą, że przestałam się słuchać. Może masz większe ADHD, nie? Jak no to też miałaś... jest tak rzeczywiście, że jak ja bym się przestał zupełnie poprawiać i widziałbym, że przez pół roku uderzałam głową w mur, to bym się zastanowił, czy to jakieś konsultacje z kimś, czy właśnie... To ja teraz muszę się tłumaczyć przed trenerem, czy zrobiłam trening. To jest jednak dość ważne. Mówisz, ty mistrzynie pytasz, czy ona trenowała. A powiem ci szczerze, że jak na przykład zimą masz o tej 5 czy 6 rano wyjść i zrobić szybki trening, to nie jest łatwe. No bo w tej chwili mamy wspaniałą porę roku. Tak, chce się biegać. Dokładnie. Cały czas jest widno, nie ma problemu, jakoś to wszystko się ułoży. A ja jeszcze w tym roku, ponieważ mój starszy syn poszedł do szkoły, to nie dość, że praca, to jeszcze ta szkoła na tą nieszczęsną ósmą, która w ogóle rozwala wszystko. Więc te pory trzeba było jeszcze bardziej pozmieniać treningów, ale na szczęście no, mój trener potrafi zrozumieć, że ja jednak zawodowcem nie jestem. Po prostu szybko biegasz. Po prostu szybko biegam i... Czasami trzeba wykorzystać 40 minut, które mam w ciągu dnia właśnie na to, żeby zrobić odpowiedni trening. A miasta, miejsca, w których biegacie zawodowo już tak, żeby sobie ustalać wyniki, mają znaczenie? Myślę o wysokości to jedno, ale też o klimacie, o tym jak ta trasa jest ułożona i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowanie. Ja nienawidzę ciepła. Myślę, że biegun by był czymś dla mnie. Nie ma Wings for Life na Antarktydzie? No właśnie nie ma na Antarktydzie i ten siódmy kontynent, ale może dla mnie kiedyś zrobią, wiesz, jak już wygram na 6. Oczywiście. Inuici ci tak zrobią, taką przejście przez lodowiec, że wiesz. Bardzo źle znoszę zimno. Ja zresztą jako dziecko trenowałam łyżwiarstwo figurowe i spędzałam cały czas na lodzie, więc może dlatego. I no, na starcie przegrywam, jeżeli jest duża wilgotność i jest gorąco. Także uważam, że temperatura przede wszystkim, jakoś mniej mi przeszkadza wiatr. Już wolę, żeby był silny wiatr, ale niska temperatura niż wysoka. Wiem, że różnie ludzie reagują. Są tacy, którzy całkiem nieźle znoszą upały. Nie wiem, jak ty masz, Bartek. Znaczy ja z upałami może sobie całkiem, znaczy nie najgorzej sobie radzę, natomiast to, co ty mówisz, znaczy to trzeba też zaznaczyć, że my biegniemy po 4-5 godzin, więc temperatura przy tak długim wysiłku to ma gigantyczne znaczenie i nie ma osoby, która powiedzmy, nie wiem, ktoś powie, że jest przystosowany do gorąca, no ten jakby duża temperatura każdego w pewnym momencie dopadnie i po prostu organizm się przegrzewa i nie unikniemy tego, musimy zwolnić po prostu, więc temperatura ma tu na pewno w takich biegach kluczowe znaczenie. Wiesz, to też jest ważne, żeby powiedzieć tym wszystkim, którzy biegają i teraz w sezonie letnim będą się zmagać z wysokimi temperaturami. To jest normalne, że powinno się biegać wolniej, że organizm po prostu nie jest w stanie Jezus, w tym okresie nareszcie. Biegać szybko. Będę mógł sobie tak mówić. Kochane, nie martw się. To, że dałeś ciała na tych, to w ogóle powiedzieli ci najlepsi, że trzeba biegać wolniej. Uciekać do lasu, do cienia najlepiej. Albo wstawać o trzeciej. Albo wstawać o trzeciej. A co macie za sobą na takim biegu, żeby wytrwać te kilkadziesiąt kilometrów? Ja miałem 8 żeli energetycznych ze sobą. Co 10 kilometrów brałem żel energetyczny i to wszystko, co miałem. Znaczy, piłem też co 5 kilometrów wodę. I rzeczywiście to a propos temperatury, taki przykład, że jak po 60 km zrobiło się gorąco, wyszło słońce, to błyskawicznie zaczęliśmy się odwadniać i tam trzymaliśmy tempo, natomiast nigdy nie byłem tak odwodniony jak na finiszu tego biegu. Rzeczywiście to było tak, że ja piłem na punkcie odżywczym wodę i po kilometrze już miałem dłonie, całe ręce
ręce suche jak wiór dosłownie. Czyli ty już to czujesz, ty już nie musisz tam sprawdzać sobie na czujnikach, że uwaga, tak. Panie Bartku, woda. Nie, nie, to pić trzeba na każdym, biegach na zapas nawet. Ale masz taki camelback, czy co? Wiesz co, nie no, to nie jest aż taki ultramaraton. Jednak tutaj ta woda co 5 km jest, może w niewielkiej ilości, bo naprawdę przynajmniej u mnie w Chile te kubeczki były takie, że wydaje mi się, że jak tam łyka udawało się wypić, to tyle. Niemniej u mnie się pięknie zrąbała pogoda. Naprawdę cudownie, bo jeszcze bardziej chyba drastycznie niż u Bartka, z 28 się zrobiło 8. I deszcz. Więc to było coś perfekcyjnego. Ja miałam ze sobą 6 żeli, natomiast brałam je dopiero od 35 km co 5 km. Uważam, że przy bardzo długich biegach jednak nie możemy za wcześnie zacząć podawać żeli, dlatego że będziemy musieli to robić bardzo często. A jednak trenując, robię to najczęściej na czczo, przygotowuję organizm do tego, żeby czerpał z tłuszczy, żeby jak najdłużej radził sobie sam. Także 35 km przebiegłam na samej wodzie. Weterani tak mają, wiesz, 35 lat. Dzięki. Ja już nie rozmawiam z tobą więcej. Nie wysiadaj w biegu, poczekaj, ja zatrzymam się tu na przystanku. Ta sprawa jest mocno indywidualna i przy takich biegach też każdy musi jakby swoją właśnie tutaj ścieżkę i metodę znaleźć. Także, no ale jeść trzeba na pewno, to znaczy, no przypuszczam, że dałoby się biec bez jedzenia, natomiast na pewno to jedzenie nam pomoże, no musimy dostarczać już trochę tej energii. Jak ty powiedziałeś dzisiaj rano, Bartek, że tak, a wczoraj tak sobie ruszyłem, zobaczyć w ogóle co z nogami i tak dalej, ale to jest takie zmęczenie, że choćbyś nie wiem jak bardzo kochał to bieganie, to nie ma szans, nie? Że po takim wysiłku jak teraz ostatnio. Że nie ma szans, że... No tak, bo sobie ustaliłeś, że nie wiem, tego dnia zaczniesz wreszcie. Nie, to nie jest tak. Ja rzeczywiście podchodzę do tego po takich zawodach tak rozsądnie, że jeżeli bym wyszedł na przykład, ja w niedzielę biegłem sobie tam krótko, bo byłem na jakichś zawodach, ale w sensie tak zupełnie sobie przetruchtać. Jeżeli bym widział, że mnie nogi dalej bolą, stawy, to jeszcze bym odpuścił. Natomiast było wszystko dobrze. Czy wiesz co, to jest kwestia tego, że my możemy nie odczuwać pewnych bólów zmęczenia naszego ciała, natomiast te wszystkie mikrourazy na pewno są. I no nie mamy też 16 lat, żeby się tak bardzo szybko regenerować. 35, weteranie, wiesz. Boże. Bartek wygląda tak młodo, że wiesz, on ma 18, to jest dopiero początek. Dokładnie, on jest taki młody, dopiero skończył. Tak. No, ja już za 2 lata będę weteranem, także już też trochę tych lat jest. Oj. Bardzo wam dziękuję za spotkanie i cieszę się, że poczekaliśmy sobie, bo kombinowaliśmy, żeby zrobić to wcześniej, zaraz po właściwie, ale teraz mam takie poczucie, że jesteście wypoczęci i już właściwie chcielibyście znowu coś, więc też słychać to w was. Tak, no. Apetyt rośnie. Bartek, dziękuję. Dominika, dzięki. Bardzo wam dziękuję. Także dzięki. Uważajcie na siebie, spokojnego dnia, miłych treningów. Dzięki. 35 lat, Boże. A nie wygląda, nie? Nie. Trzymaj się, cześć, do zobaczenia. Jak się pojawiam z moimi dziećmi, to wtedy wyglądam. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Dzięki.